wymienił Pan też w swoim sprawozdaniu program Bezpieczna Wieś. Otóż większość tu zabranych na pewno ktoś raz przez samą zjadał. Ostatnie 5-6 lat zrobił się skrót z Szamotu przez Samąż do Amiki, do Samsunga. Problem polega na tym. Najbardziej rano od za 15:07 do 8:00 byłem dwukrotnie. Jest no tragicznie. Jadą samochody na 8:00, na 7:00. W tym czasie z Samąża wyjeżdżają dwa autobusy szkolne. Jeden 15:00 po 7:00, jeden od 7:30. Dzieci nie mogą przejść przez jezdę. Dosłownie. Jadą, no niestety kierowcy za późno wstają albo no jadą za szybko, nie zatrzymują się. Jedno przejście ko świetlicy, o, 1 na 10 się zatrzyma. A chodzi nam o przejście tutaj przy Górze Świętego Wawrzyńca. No tam jest trochę skomplikowana sprawa, ale tak się złożyło, że jest 25 dzieci akurat w ulicy Kozi. To jest tak ulica tak w dół. Muszą przejść. No tylko dzięki rodzicom się nic nie stało. Rodzice chodzą i pomagają tym dzieciom przejść. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby... Złożyłem już kilka pism do urzędów różnych. Moja taka prośba jest, żeby postawić patrol od 7:30 do 7:30, jeśli to jest możliwe. I niech panu komendantowi ten patrol zda sprawozdanie, jak to jest. Bo może pan wierzyć, może pan nie wierzyć, ale tak jest. I mówię, że patrole przyjeżdżają, tylko że w godzinach trochę późniejszych, nie? Chodzi o to, żeby chociaż raz postawić patrol tu przy górze i nie wiem jeszcze takie, czy policja zaś może wnioskować, żeby te przejście zrobić, czy nie wiem, najlepsze marzenie to było światło tak, no wejści są, nie? To było najlepsze, no ale to jest też kosztowne. Dziękuję. Dziękuję. Temat wywołany jak najbardziej słusznie, po to się rozmawialiśmy. Ja mogę panu powiedzieć, że w tym obszarze już działaliśmy, zresztą to było widać na załączonym slajdzie, bo tam kawałek dalej to jest ulica Towarowa, jak się nie mylę, gdyby jechać, tam policjanci ruchu drogowego byli, taki wniosek był na poprzednim debacie. Oczywiście no, byli tacy, co naruszali przepisy, tak jak pan mówi, ale z nadmierną prędkością zostali ukarani mandatem karnym. Jest tu ze mną pan naczelnik ruchu drogowego, na pewno temat jest od niego przez niego odnotowany. Na pewno tam się w najbliższym czasie pokażemy. Tyle mogę obiecać. Jeśli chodzi o te światła czy przejście dla pieszych, o którym pan wspominał, trudno mi tutaj z tej perspektywy teraz to ocenić, ale ten temat również myślę możemy poddać analizie i nie widzę przeszkód, jeżeli uznamy, że jest taka potrzeba, zwrócimy się do odpowiedniej instytucji i tego typu przejście tam powstanie.